Trabajó en el astillero de Gdansk, lideró el primer sindicato libre de la Unión Soviética, derribó el primer cimiento del Muro de Berlín, ganó el Nobel de la Paz, presidió Polonia y se llama Lech Wałęsa. Wszystko, co na tym świecie było możliwe, osiągnąłem. Zostało właściwie mi tylko papieżstwo, no ale to jest niemożliwe. Jakie proste. Od razu mówiłem, jak rozmawiać z Putinem. Dajcie mi upoważnienie, ja załatwię Putina szybko. Cześć Putin, ty mnie straszysz atomem? Twoimi rakietami? No nie żartuj. Chcesz zobaczyć moje rakiety? Zrujnuję cię natychmiast. Nie wierzysz? Chodź, pokażę ci. Tylko tego nie chcę. Pokazać, potęga Zachodu jest nieporównywalna. Tylko trzeba po męsku rozmawiać. My nie chcemy, Zachód nie chcemy z tobą walczyć. I nie strasz mnie, i nie zmuszaj mnie, żebym ja użył moich sił. Nie. Za mało mężczyzn jest dzisiaj w polityce. To znaczy, że wszystkie dość dobrze, tak. Tak, tylko że teraz dopiero problemy będą. I zobaczymy, czy przetrwa. Bo do tej pory to nie było trudne. Dopiero teraz wyjść z tego, to jest trudniejsze, niżeli ta walka początek. Życzę mu, żeby mu się udało. Jak z tego wyjść? Rosja składa się z takich 60 narodów jak Ukraina. Podobnie zdobytych jak Ukrainy dziś zdobywają Rosjanie. Na siłę włączono do Rosji. Wymordowano przywódców. Całe narody przeniesiono na inne tereny. Trzeba przekonać te narody, żeby odzyskały swoje. I wtedy Rosja będzie miała nie więcej jak 50 bilionów. Czekam na szczęście. Znaczy miłość, szczerze, miłość tak. Do 60 lat jest, można myśleć o miłości, a potem też nie. Zostaje z męskich spraw tylko golenie. Ja bez Boga nie widzę siebie. Z tym, że Bóg mu jest z komputera najnowszej generacji. Jest on mi potrzebny. Ja się dobrze z nim czuję. Inaczej nie miał sensu.